Witajcie w naszym nowym teleturnieju pod bardzo chwytliwą nazwą. Zgadnij, jaki to prezent w ciemno. Jeżeli zgadniesz, to podliczymy całą kwotę i zobaczymy, czy jesteś lepszy od swojego przeciwnika. Show! Dłużej się nie dało. Dadło 300! Zaczynamy! Ale nim przejdziemy do odcinka, mamy dla Was super wieści. Razem z Nvidia organizujemy konkurs dla streamerów początkujących lub takich, co chcą dopiero zacząć, lub takich, co już coś robią w tym kierunku. Czyli ja też się mogę zgłosić? Nie, bo Ty, nie wiem czy wiesz, ale jesteś jednym z ambasadorów tego projektu. A, faktycznie. No, dobra. Wygrywają 3 osoby i każda z nich zgarnia pełen zestaw do streamowania. Wypasiony komputer na karcie RTX 3070, już z nowej generacji. To ja bym chciał, no. No, wiem, ja też bym chciał. Peryferia, Corsair, czyściutkie i Elgato. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Wystarczy nagrać film 3 do 5 minut, w którym powiesz, dlaczego potrzebujesz sprzętu i czym się zajmujesz. Później wrzucić ten film na swoje medium społecznościowe, Facebook, YouTube. Tak, i dodajesz hashtag Nvidia Broadcast i ten drugi i GeForce Academy. No i oczywiście nie zapominajmy o najważniejszym, czyli formularzu, który znajdziecie w opisie, tam jest link, wypełniacie formularz, wrzucacie tam ten swój film i my wiemy, że jesteście zgłoszeni do konkursu. Tak. Wszystkie szczegóły macie właśnie w linku w opisie. Zgłoszenia do początku stycznia, trochę czasu jest, ale nie prześpijcie go, przepracujcie, nagrajcie fajny film, przekonajcie nas, że to wy powinniście dostać nagrodę. Zaczynamy nasz teleturniej. Każdy z nas dostanie propozycję prezentów w trzech pułapach. Prezenty małe, w cudzysłowie, średnie i duże. Dobra. W każdej kategorii będą trzy prezenty, na przykład tak jak tu. Najpierw ja, wiedząc co jest w opakowaniach, proponuję Ci prezent, ale to Ty podejmujesz ostateczną decyzję, którą bierzesz. Ja mogę Cię podpuszczać, żebyś wziął słabszy, ale mogę też Ci mówić dobrze. Musisz to odgadnąć, jak w pokerze. Dobra. Czy blefuję, czy nie. Wszystko rozumiem już. O co tu chodzi? W każdej paczce jest inny prezent o różnej wartości. Najtańszy, średniej wartości i najdroższy. Co Ty chcesz zrobić? Oczywiście ugrać najdroższy. Co ja chcę zrobić? Też ugrać najdroższy. A co za tym idzie? Tobie wepchnąć najtańszy. No bo będziemy na końcu podsumowywać to wszystko i zobaczyć, kto najwięcej ugra w prezentach. Poker prezentowy, nasz teleturniej. Zasady są jasne. Najpierw ja Tobie wyłożę prezenty, później Ty mi. Zaczynamy! Tu najwięcej pieniędzy jest, czuję. Tak, tu. Pachnie zielonym. Pachnie, no. Zaczynamy. Dobra, pamiętasz w ogóle, co jest w środku? Tak, mniej więcej pamiętam, co jest w środku, więc słuchaj, Smarty, czy masz bałwanka, którego byś postawił jako swojego ulubionego, którego chciałbyś wybrać? Tak, zdecydowanie. Myślę, że chciałeś zagrać psychologicznie tutaj, wojna psychologiczna i najdalej postawiłeś najdroższy. Tak? Myślę, że taką miałem strategię? Ja myślę, że tak cwanie chciałeś zagrać. To ja ci powiem inaczej, to ja ci powiem, że najdroższy postawiłem najbliżej ciebie. Okej. Okay. Nie ufam Ci ani trochę. Naprawdę? Naprawdę. Po tylu odcinkach to mi nie ufam. Ani krzty Ci nie ufam. Na, pamiętam, jak testowaliśmy myszki w ciemno, też mnie chciałeś oszukać. Ale to było dawno. Tu wybierasz najtańszy, to chociaż weź. Dobra. Okej, okay, dobra. Czyli tak jak mówisz, wezmę ten ostatni. No, nie, kolejny raz mi nie ufam. Wezmę. Tym bardziej teraz, jak mi mówisz, to już w ogóle tym bardziej chcę ten ostatni. Okej. Okay. To jest Twój prezent, ale najpierw odpakujemy te, które są tutaj. To, co jest ważne, to to, że ten prezent, który zdobyłeś, czy będzie tani, czy nie, musisz zunboxować i zaprezentować naszym widzom. Dobrze, ten najbliższy mnie prezent, mój drogi, tutaj znajduje się dysk Samsung SSD zewnętrzny. I to był najdroższy? No nie. 499 zł. I powiem Ci szczerze, że w ogóle to nie jest tani prezent, ale naprawdę bardzo fajny, zwłaszcza teraz jak ktoś ma konsolki, to poszerzyć sobie pamięć przez SSD-ka albo starą generację, gdzie nie ma SSD-ków, to już w ogóle jest bajka. No i tu jest pewnie średni, co? Tu jest podkładka Razer Goliathus Control. Dobra. Najmniejsza z dostępnych. Jest to mały prezent i
Ten prezent kosztuje 49 zł. Dobra, czyli trafiłem w średni. Trafiłeś. Całkiem nieźle. Średni prezent, zaraz zobaczysz, ile pieniążków ugrałeś na swoim prezencie. Mogę? Możesz. Czekaj, bo ja tak schowałem to, a niech nie sobie to leży to, czego nie wybrałeś. Nie mogę się doczekać. No. Otwieram. O, no i to mi się przyda. To mi się przyda teraz, myszeczka, proszę bardzo. No, myszka. Krypton 770 i powiedz mi, ile zgarnąłem? 199 zł trafia na twoje konto. Kurde, dysproporcja duża między najdroższym a średnim. No duża, duża, jest o co grać, dlatego warto było mi zaufać. Chociaż jak zauważyłeś troszkę też przy... No tak myślałem, że i tak mnie oszukasz, jak zawsze. No zrobiłem hybrydę, no nie możemy być cały czas uczciwym. Otwierajmy. Co tam masz? A, zobacz, jakie fajne gadżety. Takie, gadżety. Nie ma wątpliwości, czy warto kupić tę myszkę, bo są wlepy. Nie dość, że mamy wlepy, też są ślizgacze dodatkowe, także fajny bonus. I taki prezencik dostajemy, zobaczcie, otwieracz, centymetr tutaj, no na przykład, jakieś różne też klucze na przykład, możesz odkręcić śrubki i myszeczka. I myszka, no i pokaż, myszeczka. Czekaj, ja to odłożę, bo makabrycznie to wygląda. Garbata, także idealna. No trafiłeś. Że co, garbaty do garbatego? No, bo garbaty na garbatego, idealna na moją dłoń, słuchaj, naprawdę. Ale wielkościowo dawno nie miałem takiej myszki fajnie dopasowanej. Tak, ale powiem ci, że ona mi trochę Defadera przypomina. Troszeczkę to tak. Nawet Defader może nawet nie, Mamba. Tak. Mamba miało taką siateczkę z przodu. No tutaj na siatki takie... nie starczyło nie, ale pykło, generalnie nie ten kształt przycisku... No poczekaj, teraz ja sobie... No i jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że fajnie przyciski boczne odseparowane od siebie, bardzo wyraźne. A na to ty zwracasz uwagę. Zwracam uwagę faktycznie, bo wiele osób gdzieś tam pytało o te przyciski boczne często. Jeżeli chodzi o scrolla, dość luźno chodzi, także tutaj jak ktoś szybko scrollować lubi strony, to powinien nie czuć. A jak ktoś wolno, to już czuć. Nie powinien być dysapowany. Czekaj, ale to co jest ważne. No nie skrzeczy. Nie skrzeczy. No porządny produkt. Dopasowany jest ale ten plastik. Mamy świecącą się myszeczkę. I powiem ci, pamiętasz moje porównanie między innymi do Mamby? No teraz to porównanie się jeszcze bardziej zbliżyło, bo faktycznie ta linia LEDów jest zrobiona w bardzo podobny sposób. Fajnie to wygląda, chociaż muszę przyznać szczerze, że jak się tak przyjrzymy blisko, to tam widać te diodki. Widać diody, no nie jest to oświetlenie tak, idealne. To nie jest takie dopracowane w 100%. Klasyczne podświetlenie RGB, ale bardzo ładne i intensywne. Tak, 200. Tego nie ugrałeś, teraz czas na mnie. Ja mam dla ciebie również prezenciki i jak w każdej prawilnej polskiej rodzinie, oczywiście paczki ulegają recyklingowi, także nie będę wiał w bawełnę. Najdroższy produkt. Nie wiem, gdzie jest, bo nie pamiętam, ale wydaje mi się, że jest tutaj. Okej. Okay. Także celowałbym w tę paczuszkę. Dobra, to ja sprawdzę twoją prawdomówność, wezmę ten pośrodku. Tak, czyli pośrodku bierzesz? Tak. Na pewno? No myślę, że tak, chyba że masz jakąś inną dla mnie propozycję, na przykład przyznasz się do skamu. Nie, no nigdy bym cię nie skamował przecież. Nie skamowałbyś nigdy, mnie? Nigdy. No dobra. Pierwsza paczuszka? No i chyba trafiłeś dobrze, bo najtańszy produkt. O, ale duże to jest. No właśnie duże, także bałem się, że tutaj mi rozpoznasz po kształcie opakowania. Bungee do myszki, nie wiem czy korzystasz. Właśnie nie mam, a to by mi się przydało. No ale... ja korzystam ostatnio i jestem zadowolony. Tak? No, jakoś nie jest to super duży game changer, ale korzystam. Fajnie, naprawdę fajny gadżet, jeżeli chodzi o myszkę, jeżeli ktoś ma przewodową. No i drugi przedmiot. No tak, mieć taki zestaw myszka bezprzewodowa i mouse bungee. A to ja mam tak. Bo czasami trzeba tę myszkę ładować, na przykład w trakcie gierki się rozładuje. Muszę szybko odpiąć od tego, no, tego dzyndzołka tam i do myszeczki szybciutko, no. Widzisz? Big brain. Big brain. Dobra. Small IQ. No mała IQ to ty miałeś tutaj wyjątkowo, bo w trzeciej paczuszce, mój drogi, był RAM o wartości 499 zł. A jest czego żałować, 16 GB RAMu. Taktowanie 4000 MHz. No myślę, że coś tam szczypie teraz delikatnie Piotrka. O proszę, ale za to nie braknie nam myszek. Myszeczka. A to dziwne, bo nigdy nam nie brakuje myszek i teraz myszki nam też nie braknie. No na logikę patrząc, bo no, jednak ceny musiały się zgadzać, więc ona 199 199, dokładnie. Tyle kosztowała. Tak, no bo dziwne, jakbyśmy o inne kwoty walczyli, to trochę by było nie fair. No mocno futurystyczne kształty w tym Logitechu, także pewnie będziesz zadowolony, bo po ostatnim odcinku zauważyłem, że zmierzasz w tę stronę przyszłości. O, zawsze i wszędzie. Powiem ci szczerze, że Logi idzie w dwie strony. Tak? Albo ma bardzo klasyczne myszki, takie wręcz dla niektórych ktoś by powiedział, że biurówki prawie, gamingowe.
A drugą stronę to już są takie totalnie futurystyczne, odjechane. I powiem Ci, że teraz otwieram tą myszkę i mega mi się podoba ten biały, to białe uzupełnienie, to czarno-białe, zupełnie coś innego. Nie ma tutaj takiego wybulwienia na mały palec. A, bo myszka, jest za to, myszka i, fajna, ale tutaj co masz? No gratis, a mianowicie obciążnik. Ło, ale dużo. Fajne. Ilość makr jest naprawdę spora, bo tutaj mamy dwa przyciski, tutaj mamy dwa przyciski. Tutaj jeszcze mamy przycisk, tak jak w Corsairze AIM. Wiesz, co mnie najbardziej zastanawia w tej myszce, to czy te przyciski boczne, te dwa makra tutaj, czy podczas użytkowania tej myszki takiego tradycyjnego, czy ten palec się nie będzie czasem zagubi się. Jak nie będą w żaden sposób zbindowane, to nawet no, nic nie szkodzi za bardzo, ale fakt faktem, no może się gdzieś tam palec omsknąć w grach typu FPS właśnie czy Battle Royale, myślę, gdzie ta szybkość jest. Dużo by było trzeba pograć, żeby to określić. To ma też swoją drugą stronę, bo te makra są bardzo blisko palca. Wiesz, niektórzy mają problem z obsługą makr. Bo są na przykład, trzeba bardzo gdzieś tam palcem szukać. Ten tłumacz jest tak blisko, że użytkowanie tych dwóch makr tutaj jest bardzo szybkie i intuicyjne. W pierwszym pułapie mamy remis, więc karta jest czysta. Wchodzimy na wyższy pułap. Teraz zobaczmy, czy ktoś obejmie prowadzenie po drugiej rundzie. No i święty Mikołaj obrodził w tym roku. No i to mi się podoba. Zobacz, ile paczyszek, ja już przygotowuję. To są średnie? To są średnie, no to powiedz, jakie duże będą. Podpowiem tobie od razu, gdzie możesz się spodziewać najdroższego prezentu, a gdzie nie możesz się spodziewać najdroższego prezentu. Ten nonszalancki uśmiech pokazuje, że jesteś szczery do bólu. A więc tak, nie możesz się spodziewać najdroższego prezentu tutaj, natomiast tu już jak najbardziej bym się najdroższego prezentu spodziewał. Ja postawię na tego. W tym, tak? Czyli najtańszy chcesz wybrać. A to jest najtańszy? No tak mówiłeś. No to powiem tak, po twoim uśmiech króla z kamerów mówi mi, że to nie jest najtańszy, po prostu ty wiedziałeś, że ja pomyślę, że kłamiesz, więc nie kłamałeś, wiedząc, że ja myślę, że ty kłamiesz i ja powiem, że ty kłamiesz, a ty dobra, nie kłamiesz. Dobra, bo ci chomik w głowie wykolei za chwilę. On tam już i tak, już ledwo na tym, tak, już mu świszczą kółeczka. Dobra, która paczka ta? Ja jestem zdecydowany na to. Dobra, to bierz tę paczkę. Nie ufam ci. Zobacz, co cię ominęło. Ominęła cię podkładeczka. Najdroższa nie była, kosztuje 129 zł, czyli całkiem sporo, ale mamy tutaj Extended Edition, piękną podkładeczkę od Corsaira. Wybrałeś środkowy produkt, a ja tutaj mam klawiaturkę G815 Logitecha, mój drogi. No i to już czuję, że to nie był najtańszy. No i nie był najtańszy, nie był najtańszy. Nawet nie średni. 849 zł. Proszę, król zielonego! Pan Razer Kraken X. No mam nadzieję, że zawiedziony nie jesteś z prezentu. Nie, ja lubię Razery i ja chyba każdy, kto już trochę nas ogląda, wie, że ja Razery lubię, bo na przykład Defadera używam już kilka dobrych lat. Przede wszystkim bardzo lekkie, ale to tak wręcz lekkie zadziwiająco, bo zawsze sobie myślisz, że jak Razer coś, to takie cięższe sławki. Zobacz sobie. Dobra. Jak sobie położysz na głowę, to sławki są praktycznie nieodczuwalne, muszle okalają całe ucho. I tutaj Razer odrobił lekcję już od jakiegoś czasu, bo pamiętamy, że te pierwsze wersje Krakenów, które były wbrew pozorom bardzo popularne wśród youtuberów, głównie przez to, że były takie kolorowe. Razer troszeczkę odszedł od tego i szkoda, bo fajne to były te takie pomarańczowe, zielone. Teraz jest dużo czarnego, ale były bardzo niewygodne i ja też to przetestowałem. Powiem ci, że one tak ściskały ucho, że po 2-3 godzinach to już wiesz, miałeś dość. Nim jeszcze dotniesz, to jeszcze powiem, że jest przycisk odmiutowania. Taka tutaj korbka do przyciszania, podgłaszania, która, powiem szczerze, mogłaby zostać wykonana trochę lepiej. Nie, dla mnie nie jest taka w Razerowych standardach. Okej. Okay. Zaraz się przekonam, jak mi w końcu dasz dotknąć. Niechowany mikrofon. Jest na stałe nieodczepiany też, ale za to elastyczny. Możemy go sobie nawet zawinąć w kokardkę, jeżeli bardzo się uprzemy. I jeszcze łączenie po prostu na zwykłego jacka. To nie jest zwykły kabel, ten kabel ma taką bardzo dziwną strukturę i gdybyś mógł je dotknąć, bo bym ci je dał, to byś to zobaczył, jednak nie ma takiej opcji, to byś wiedział. I bandyta, ja już kiedyś mówiłem. Dobra, ja wam mogę powiedzieć tylko tyle, że te słuchawki troszeczkę z zewnątrz słychać. Słychać? Słychać je trochę z zewnątrz, także... A, słychać, no. Ale powiesz, że jakość jest bardzo przyzwoita. Tak, jak najbardziej. Nie robi, i jak ktoś lubi głośno, to tak jak ja, to raczej nie będzie zawiedziony.
Także... Dźwięk oceniam na plus, na propsie, ale no sprawdźmy to, co też jest ważne, mikrofon. Teraz powiem do Was parę słów. Teraz słyszycie mnie już z mikrofonu w słuchawkach Razer Kraken X i od razu pytanie do Was. Piszcie w komentarzach, czy uważacie, że ten mikrofon jest spoko, czy jednak nie spełnia Waszych oczekiwań. Jesteśmy ciekawi Waszego zdania, a my zaraz sobie zrobimy odsłuch i też parę słów powiemy, jak to dla nas brzmi. Dokładnie tak. Ja jeszcze powiem coś tutaj z boku. Zobaczymy, czy mnie mikrofon wychwytuje. Tak, jak krzyknę jeszcze też głośniej, zobaczymy, czy są przestery. A przy cichym i normalnym użytkowaniu brzmi to tak. Sprawdźmy. Mikrofon przetestowany i powiem Wam... Ja jestem pod solidnym wrażeniem. Ja daję plusa po swojej stronie. Ja czyściutko, głośno, wyraźnie, bez szklanki, efektu szklanki. Tak, bez przesterów większych. Tak. Kurde, naprawdę ciężko się doczepić. No to co teraz? Pora, żebym ja coś dla Ciebie zaproponował. Oj tak, ja już się nie mogę doczekać prezenciku. Kubuś, co byś wybrał Ty? Może nim ja się odezwę. Dobra, ja bym wybrał tę ostatnią. Tą? Tak. Nie, tej bym Ci nie polecał. Najbardziej będziesz zadowolony, szczerze, jakbyś wziął to. O, znowu mnie oszukujesz. Bo laga mózgu zapałem na chwilę. Wtedy ale... Cię nie oszukiwałem. A, oszukiwałeś mnie. Ale główną Ci dobrze doradziłem. Nie, nieprawda. Jak? Tak było. Co? No że dobra, faktycznie, dobra. Dobrze. No to jak wtedy doradziłeś dobrze, to teraz mówisz źle. Tak mam teorię. No nie ufam Ci. Z tego ci, nie no, będziesz zadowolony. Nie a to od Ciebie jak wiesz. Mrozem na zimę. Naprawdę. Ja poproszę paczkę numer 3. I to jest ostateczna decyzja. To już serio będziesz bardziej zadowolony z tego. Okej. Okay. Tak? Nie. Dobrze. Ty se trzymaj tą ciężko trójkę. Jest. Ciężko to Ci będzie to znieść. Słuchawki Savio Vertigo. I to jest to, z czego miałem być bardziej zadowolony. 129 zł. Drugie słuchawki? Ale Sennheiserki. Sennheiserki. To szanuję, dobrze. 8, 4, 9. No nie. 8, no nie, 4, bo wireless gaming headset. No headset Sennheiserów, powiem Ci, że nie kłamałem Cię, żebyś dobrze wybrał i trochę, powiem szczerze, żałuję, że nie wybrałeś, bo jestem mega ciekaw testu tych słuchawek, ale to już teraz może powiedzmy widzom, że musimy zrobić taki test najdroższych słuchawek. Tak. I zobaczyć takie, wiesz, 800 do 1000. Dajcie znać, czy chcecie taki no test. No właśnie, bo może też nie zależy Wam na takich najdroższych słuchawkach. Już się rozgadał znowu. A tanie słuchawki też możemy przetestować, bo tych też nie testowaliśmy. O, a tutaj tak. Coś co, testowaliśmy i może dlatego Ci powiedziałem, że z tego będziesz najmniej. Ile? No, mój kolego, 249 zł. Cyry, wiesz, to tyle, co moje te słuchawki. Będzie, powiedzą potem, że ustawiliśmy to. Tak, ale to jest najgorsze. Co byśmy nie zrobili, tak powiedzą, tak, że ustawiamy. No, ale to naprawdę nie jest ustawione. Nie dobra, jest ustawione. Klawiaturka, słuchajcie. No, jeżeli chodzi o klawiaturę, no to z membranówki byłbym zadowolony. Znaczy, inaczej, tobie na pewno ciężko dogodzić, bo ty to nie jesteś taki pierwszy, lepszy gracz, co tam ma u siebie w domu słabą klawę. Profesjonalista Fortnite'a w tak, końcu. No, to już bez przesady, ale... Byłbym z tej klawiatury zadowolony, zwłaszcza na przykład jako początkujący streamer, który ma może nieco gorszy mikrofon, który więcej wyłapuje tego, czego nie chcemy. No i taka membranówka to jest idealne rozwiązanie, bo po co nam na przykład klawiatura mechaniczna, tańsza, która skrzeczy, szeleści, trzaska bardzo mocno, skoro możemy mieć bardzo dobrą membranę, w dobrej cenie, no i przede wszystkim cichutko. Tak, no i do tego przyciski multimedialne, w sumie już trochę klasyczne dla Logitecha, i w tych tańszych, i tych droższych modelach się znajdą. No, kabelek też w oplocie. Kulturka, pełna kulturka. I zobaczmy, czy oświetlenie jest też pełną kulturką. Podświetlenie prawidłowe, poprawne. No nie można tutaj powiedzieć, że spodziewamy się jakichś super fajerwerków, super wow. Mamy podświetlane tylko i wyłącznie keycapy. Ta barwa nam się, to oświetlenie nam się nie rozlewa po całej klawiaturze, także całkowicie punktowe oświetlenie, tak jak wspomniałeś. 249, 249, łączna kwota jest taka sama i lecimy do największych paczek. Może to źle wygląda, ale chodzi o to, że te prezenty już były tak duże, że nie było takich dużych paczek, a wiesz, że nikt nie potrafi tutaj pakować. Rozumiem, ale też nie będziemy zabijać papier, bo to nie ekologiczne. Poszliśmy w inną stronę. Mam trzy kartki. Na jednej jest najtańszy prezent, na drugiej średni i na trzeciej najdroższy. Ta najbardziej mi pasuje do smacznej kawusi. Bardzo dobrze, ja bym też tą wybrał. Tak? Tak. Tutaj no nie. No nie, no oszukujesz mnie. Nie no, weź tą. Dobra, wezmę tą. Wezmę tę karteczkę. Jesteś pewny? Tak, smacznej kawusi poproszę. Czyli jesteś pewny? 100%. No i bardzo dobrze. Co tam trafiłem? No jeszcze...
Proszę, tu ci pokazuję. Ja ci powiem, co najwyżej na razie nie trafiłeś. Kuba, zeskamowałem cię. Może jeszcze chcesz zamienić. Daję ci ostatnią szansę. No nie, bo teraz to już w ogóle skamujesz. Możesz polepszyć swój żywot. Dawaj to. No i dobrze, że nie wziąłeś tej, bo ja cię tu nie skamuję. Jedyneczka, czyli najtańszy prezent, a jedyneczka to... Bang! 379. Chłodzenie wodne od SPC Gear, Navis RGB 280, wersja druga. Może taki nie za fajny do unboxingu, więc może i dobrze się trafiło. Chociaż no nie, no, dla niektórych może to być interesujące, ale bez kontekstu całego komputera trochę mniej interesujące. Ja powiem, że zawsze jestem zafascynowany wyglądem chłodzeń wodnych. Nie, no, mi się bardzo podoba to. Jest sztuka, no, naprawdę, jest fajna sprawa. Czego jeszcze nie zgarnąłem, powiedz mi. Czego jeszcze nie zgarnąłeś? No, Jakubie, bardzo dobrze, że postawiłeś, że mi zaufałeś. Ja bym cię nie oszukał nigdy, oprócz tej jednej sytuacji. Oszukał mnie, skubaniec. Numer 3, wybrnąłem! Tak ci poleciłem trzeci raz dobrze, że aż zażałowałem, bo mówię, wygra to, ja będę mógł tylko zrepisać. I rzuciłem na szale wszystko i stwierdziłem, dobra, zaproponuję mu co innego. Oskamowałem go. Możecie wyzywać w komentarzach. Emocje będą do końca, dobrze się ten. I słuchaj, już ci mówię, czego nie trafiłeś, a nie trafiłeś... Idę, bo... To trójeczki. Żebyś sobie kostkę zwichnął. Bang! Monitor IAMA 999 zł. Można powiedzieć, że cena taka przystępna i bardzo przystępna. 144 Hz, 1 milisekunda reakcji, 24,5 cala. Można powiedzieć, że taki gamingowy klasyk. Nie no, brzmi świetnie. Tak samo jak życzenia, żebyś sobie skręcił kostkę w te święta. Za to, co mi zrobiłeś. Oczywiście żartowałem. Słuchaj, chciałem sobie trochę dać jeszcze szansy i też widzą, żeby wiesz, rywalizację odczuli. Nie przywiązuj się. Ale powiem ci tak. Naprawdę to, co trafiłeś, jest mega spoko. Ja nawet nie wiem, czy bym bardziej się na to nie skusił. Wątpię po tym, co dzisiaj... Już ci w życiu już nie zaufam. Bank NZXT, obudowa H210 i Mini ITX. Powiem ci szczerze, jedne z moich ulubionych pod względem designu obudów. 499 ugrałeś na tej obudowie. Okej. Dobra, mamy obudowę. O, ale naelektryzowane, strzeliło we mnie. Ej! Była biała tam. Ej, oszukali nas. Oszukali nas. Oszukali, no. Ja lubię je za dwie rzeczy. Tam, gdzie ma być ładnie i estetycznie poukładane wszystko, za szybką to jest, a reszta obudowy jest gładka i estetyczna i się właśnie nie dzieje nic takiego niepotrzebnego jak dla mnie. Pięknie mamy miejsce na przewody, dodatkowo kanaliki, żeby te przewody sobie też poumieszczać. Sterownik oświetlenia i uważam, że to jest bardzo duży plus i to powinno być standardem w dzisiejszych też obudowach, czego niestety brakuje w wielu. Przyciski, power, USB, USB-C i jack. No, ale generalnie obudowa jest bardzo estetyczna, fajna. Ja bym na twoim miejscu nie narzekał, a teraz czas na finałowe emocje. Czy Kuba będzie chciał mnie wkręcić? Nie, nigdy. Czyli będzie chciał mnie wkręcić, ale sprawdźmy, jak na tym wyjdę. Dobra, mamy na nowo podpisane karteczki. Czy jesteś gotowy, żeby wybrać swój prezencik? Oczywiście wszystkich mieć nie możesz. Jest nasza pyszna kawusia tutaj. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Kurde, i teraz się boję, bo tak, jest schowana podejrzanie. I to mi tak... No, bo słuchaj, możemy dać naprzód, nie ma problemu. I to mi sugeruje, że chciałeś ją ukryć jakoś podświadomie. No, ja mówię, że pyszną kawusię bym strzelił. Czyli skam. Skam. Tom? Tom, no. Tom? Na pewno? No. Daj Tom. Nie. Daj Tom. Już chcę Tom. Nie. Słuchaj. Ale nie zmienię! Tak. Dobra, to niech ci będzie, że nie wezmę tej, ale też nie wezmę tej, wezmę Tom. Dziękuję. Chyba ten uśmieszek w końcu cię zgubił. Dobra. Odsłanie karty. Moi drodzy, tutaj była jedyneczka. Niestety się nie skusił. Na jedynkę się nie skusiłem. A co to jest jedynką? Jedynką jest to, że najtańszy produkt, czyli nie przegrałeś. A bardziej fizycznie. Dobra, jedyneczka. No i mamy tutaj zestaw głośników od Logitecha.
No. Co, byłbyś zadowolony z takiego prezentu? Kurczaki, właśnie to jest ciekawe pytanie, bo z jednej strony zawsze warto mieć te głośniki, bo miałem kiedyś problem, że do mnie kumpel przyszedł, chcieliśmy coś pomontować i miałem jedne słuchawki. A, okej, okay. No to jest problem. O-o, no tu się zgadzam, ja praktycznie w ogóle nie korzystam, raczej sporadycznie gdzieś tam, jak mi się uda znaleźć raz na miesiąc godzinę wolnego czasu, żeby z dziewczyną film obejrzeć, to wtedy na przykład włączam na monitorze, ale... do sprzątania na przykład sobie włączyć? Nie, no ogólnie jest tu zestaw przydatny, natomiast ja po prostu bardzo często właśnie... korzystam ze słuchawek. Ale nadal się przyda. Nadal się przyda, ale to nie u mnie w domu, nie tym razem. Nie tym razem. Karta, którą mogłeś wybrać, którą miałeś na myśli, żeby wybrać. No i oczywiście pyszna kawusia to była, a pod pyszną kawusią kryła się... trójeczka, to! Czyli mamy ustawiony odcinek. Serio mnie zeskamowałeś? Jezu, ale dobrym jesteś oszustem teraz. Widzisz? Widzisz? Twój tak ten śmiech mnie zmylił, to żeby powiedzieć tego... Widzisz, bo na początku gry pokerowej trzeba pokazywać, że ma się tiki. I w najważniejszym, kluczowym momencie wykorzystać ten tik, żeby zablefować. Ale to trafiłem na prosa. A trójeczka? Big brain. A trójeczka to? Mamy tutaj kierownicę, cały zestaw tak naprawdę, bo jeszcze z pedałami mamy pięknymi, kurde. Także... Czyli patrząc po cenie monitora 999, no niestety tutaj... No niech wjedzie ta dwójeczka na stół. Dwójeczka, uwaga, dzisiaj uwaga. Się dzielimy punktami. No i wleciał, Philips Hue, mój drogi. Znane mi, znane mi. Testowaliśmy, bardzo znane dobrze mi. Testowaliśmy. Ale nie białe. Z jednej strony to jest często ukryte, więc wydaje mi się, że to w większości przypadków jest wtórny kolor. Tu już mi się jedna rzecz nie podoba. Całe białe, a tył czarny. No właśnie, ale no wiesz, no ten tył jest, no to już jest prawie zawsze zakryte. Test Philips Hue między innymi macie w naszej bitwie RGB, więc zajrzyjcie sobie tutaj, macie link do zobaczenia. Ja wam tylko powiem, że sam myślę sobie, żeby nie sprawić sobie tych playów właśnie akurat, bo moim zdaniem uniwersalność tego rozwiązania jest największym jego plusem. Pewnie dla wielu największym minusem będzie cena, bo 499, tak? No, tak analogicznie do twojej obudowy na jeszcze mosteczek trzeba powiedzieć. No jeszcze mosteczek, 250 zł tak. Około, 220. Bez mostka to, nie, to w ogóle nie ma sensu. No tylko żółta barwa będzie niestety. No, no to taka wiecie, no nic, nie po to kupujemy. No tak, dokładnie. Ale z mostkiem już daje nam mega możliwości, jeżeli streamujecie, nagrywacie cokolwiek, po prostu chcecie sobie zrobić klimacik w pokoju, to w taki prosty sposób możecie już totalnie polecam, podjechać. Naprawdę polecam, bo świetne urządzenie do dekoracji naszego otoczenia. Jedynie mi trochę smutno jest, że jest remis. Albo nie, nie jest mi smutno, stwierdzam, świąteczny duch. Tak. Ludzie faktycznie powiedzą, nie po świątecznemu, że jest ustawka. Tak, oczywiście, bo zwłaszcza teraz po tym, co powiedziałeś, że świąteczny duch, że miła atmosfera. O, to wszyscy powiedzą, a to są jak no, te takie, nie musicie namówać, ale... To nie ale zaufajcie, teraz nie blefujemy, naprawdę. Nie, no, to moi jest jedyny drodzy, dzisiaj tak, brak blefu. Tak, dzisiaj jedyny brak blefu. Moi drodzy, przypominamy o konkursie na Nvidia. Koniecznie tak, zapisujcie wszystkie szczegóły, macie w opisie. Zostawiajcie bardzo łapeczki ważne. W górę, bo to nam bardzo jeżeli pomaga. Jeżeli to wam się podobało, taki teleturniejowy trochę format, to dawajcie znaka, pewnie coś pokombinujemy jeszcze. Dużo tego zachodu jest, ale... Myślę, że warto. Dajcie jeszcze znać, jaki jest wasz pomysł na prezent, bo sam szukam jeszcze prezentu dla kilku osób, więc jeżeli macie jakieś propozycje, w komentarzu. Trzymajcie się. Na razie.